Przyjazna atmosfera do inwestycji. Tradycja. Wielka przyjaźń. Moje marzenie. Lubujemy się tutaj w tych naszych terenach. Tutaj można znaleźć taką niesamowitą ciszę, taką szczególną ciszę. Świetnie się żyje. Dzieciaki się świetnie bawią. Jest to mój wybór. Ja lubię to i kocham. Podtrzymujemy tradycje naszych przodków, bo wierzymy, że to im zawdzięczamy to, kim i jacy jesteśmy. Dbamy o powierzone nam dziedzictwo, bo chcemy, by cieszyło one oko kolejnych pokoleń. Dla nas ten kościółek jest miejscem szczególnym ze względu na obraz, który znajduje się w ołtarzu głównym. Obraz, który przedstawia moment męki, śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Wierni tutaj przychodzą nie tylko, by znaleźć ciszę, która jest tutaj taka szczególna, ta nasycona też śpiewem ptaków, ale przede wszystkim przychodzą tu, aby modlić się przed tym obrazem i wypraszać sobie łaski. Wszystkich tych, którzy interesują się historią, warto, żeby oni przyjechali do gminy Pietrowice, choćby po to, żeby zobaczyć niektóre obiekty. Są to głównie obiekty typu sakralnego, a więc kościoły parafialne, jak na przykład kościół parafialny w Pietrowicach Wielkich z 1281 roku, kościół w Makowie gotycki 1223 i wiele, wiele innych. Do tradycji mamy wielki szacunek, tak jak do ciężkiej pracy. Dlatego kontynuujemy wysiłek naszych matek i ojców. W roku 1979 przejąłem 25-hektarowe gospodarstwo po ojcu o profilu zwierzęcym i produkcji roślinnej. W 2004 roku wraz z synem prowadzimy gospodarstwo i powiększyliśmy go do 350 hektarów. Jest to wioska prawie że typowo rolnicza. Kiedyś było około 80 gospodarstw rolnych, małych, większych. Dzisiaj jestem jako rolnik większy. Oprócz mnie jest około 12 rolników, takich średnich, od 10 do 25 do 30 hektarów. Dlaczego akurat w Pawłowie? Dlatego, że moja cała rodzina pochodzi z Pawłowa. Ojciec założył firmę w 1978 roku i od tego czasu się zaczęło. Od razu wiedziałem, że to będzie mój ulubiony zawód i nigdy o niczym innym nie myślałem i nie próbowałem. Zawsze w tym kierunku się i uczyłem, i doskonaliłem, także jest to mój wybór. ...120 rodzin pszczelich mamy. Praca przy ulach przynosi nam ogromną satysfakcję. Pasiekę założył mój ojciec w roku 1958. Była to pasieka mała, położona bliżej domu. Pszczoły sprowadził dlatego, że był chory na reumatyzm i to właśnie mu pomogło się wyleczyć. Jesteśmy przekonani, że to właśnie z tradycji wyrasta i na niej budowana jest nowoczesność. Dlatego nie boimy się nadawać tonu innym. Jesteśmy przykładem na to, że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to wszystko jest możliwe. A sukces nie jest przypisany wybrańcom, lecz tym, którzy na niego pracują. Firma
1998 roku zaczynała od, można powiedzieć, od zera. Natomiast obecnie mamy tutaj główny zakład nasz jest właśnie w Kornicy. Mamy obecnie tutaj 12 tysięcy metrów kwadratowych. Do tego budujemy nowy zakład, zaraz tutaj kilka metrów dalej. Zatrudniamy około 1000 osób. Dlatego Kornicę, ponieważ jest blisko Raciborza, jest spokój, jest przestrzeń i taka przyjazna atmosfera do inwestycji. Otwieramy się na przedsiębiorców. Oferujemy miejsca pod nowe inwestycje, a przy tym doceniamy tych, którzy od lat prowadzą u nas firmy i gospodarstwa. Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania. Jesteśmy odważni. Jako pierwsi w Polsce zbudowaliśmy innowacyjny system przydomowych oczyszczalni, regulujący gospodarkę wodno-ściekową w całej gminie. Ryzyko się opłaciło. Jednak nie tylko pracą człowiek żyje. Na co stawiamy? Na sport. I to od najmłodszych lat. Piłka ręczna nie jest dla mnie tylko sportem, jest moją największą pasją. Można powiedzieć, że nawet całym moim życiem. Dzięki niej poznałam wielu przyjaciół, przeżyłam wiele wspaniałych przygód i nabyłam dużo doświadczenia. To daje mi satysfakcję. Satysfakcję w pracy przede wszystkim daje mi uśmiech, radość dzieci. A również to, że motywuje mnie, daje mi taki power na kolejne działania, kolejne plany. Razem nie tylko gramy, ale i spełniamy marzenia. Zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski w Mistrzostwach Szkółki Niwa. W zamian za to pojechałyśmy na obóz do Amsterdamu. Gra w piłkę to jest dla mnie najważniejsza rzecz. To jest nie tylko moje marzenie, żeby zostać dobrą zawodniczką czy bramkarką, ale także spełnienie największych marzeń. Ale nie zawsze celujemy w mistrzostwo. To, co dzieje się na naszych boiskach, jest równie ważne. To jest taka mała nasza Liga Mistrzów, którą chcemy zdobyć, jak każdy zawodnik, i mam nadzieję, że ją zdobędziemy. Gra w LKS-ie daje mi bardzo dużo radości. Można się spotkać ze znajomymi, pogadać po treningu, po meczu, więc jest naprawdę super. To, co liczy się najbardziej, to szczęście naszych dzieci. Dla nas ważny jest każdy ich uśmiech. Dbamy o to, by były radosne i bezpieczne. W przedszkolach panuje rodzinna atmosfera, a w szkołach wysoki poziom nauczania. Jesteśmy gminą ludzi aktywnych. Naszym zdaniem odrobina ruchu należy się każdemu. Uważamy, że to gmina jest dla ludzi, a nie odwrotnie. Wiemy, jak ważny jest wypoczynek i drobne codzienne przyjemności, które serwujemy sobie niezależnie od wieku. Można się często spotkać na placu zabaw, możemy porozmawiać, a dzieciaki, wiadomo, pobawią się trochę, pobędą razem, poznają się. Łączy nas zamiłowanie do śpiewania, wielka przyjaźń, chęć wspólnie zrobienia czegoś dobrego, czegoś dla innych. Lubujemy się tutaj w tych naszych terenach. Można zwiedzać różne ciekawe miejsca, zatrzymywać się i podziwiać piękne widoki w okolicy, w szczególności zachód słońca, góry w chmurach. Doceniamy piękno przyrody, która nas otacza, a oprócz malowniczych pól, łąk i lasów są także zagajniki i parki stworzone do chwil relaksu i spotkań. Naturalne i ekologiczne walory Pietrowic doceniły bociany, które licznie zasiedliły okolice i stały się jednym z naszych symboli. Cisza, spokój, relaks, tak,
ale nie nuda, bo atrakcji i kulturalnych wydarzeń ci u nas dostatek. Dbają o to przede wszystkim nasze organizacje społeczne. Tam wyzwalamy chęć do działania, realizujemy własne pomysły i inicjatywy. Tacy jesteśmy. My, mieszkańcy gminy Pietrowice Wielkie. A to jest nasze miejsce na ziemi. Po przedszkolu jadę na loty, a po lotach później idę na plac zabaw do Pawłowa. Gram piłkę z kolegami i z tym tutaj, kto jest, też. Zawsze jedziemy do Świętego Krzyża po wodę święconą. Idziemy na plac zabaw do Żerdzin. W piątek lubię jechać na konie. W sobotę lubię na lody iść. Na wycieczkę do lasu Czarny. Niekiedy tam konie jeżdżą. Ja lubię to i kocham. Zakochaj się w Pietrowicach Wielkich. Podziel nasz entuzjazm, przyjedź do nas i przekonaj się, że życie na wsi może być nie tylko piękne, ale i ciekawe, a tradycja nie musi wykluczać nowoczesności.